Szanowni Państwo, Pan Mariusz bardzo ładnie nas wprowadził w temat dzisiejszej konferencji. Myślę, że na pewno wszyscy jesteśmy przyjaciółmi i wszystkim nam zależy na tym, aby nasze miasto zgodnie z naszymi mieszkańców oczekiwaniami mogło podejmować różnego rodzaju wyzwania i realizować w taki sposób nasze projekty, które będą odpowiedzią na nasze oczekiwania, oczekiwania naszych mieszkańców. Cieszę się, że tak duże zainteresowanie jest tym tematem, bo ostatnim razem w tak dużym gronie tutaj, w Tartaku Rafaelsonów, który może służyć jako przykład bardzo dobrze zrealizowanego projektu, również dzięki organizacjom pozarządowym, które są razem dzisiaj z nami, które zawsze zajmują w tych najważniejszych sprawach głos w naszym mieście, które konsekwentnie starają się poprzez dyskusję, poprzez przedstawianie problemu wpływać na takie działania nasze, nas wszystkich, Urzędu Miasta, które by odpowiadały oczekiwaniom naszych mieszkańców. Tartak Rafaelsonów, pamiętam doskonale, jakie były dyskusje, jakie były propozycje. Bardzo dobrze, że znaleźliśmy konsensus, wspólne propozycje rozwiązania i jednocześnie zrealizowania projektu. Ostatnim razem spotkaliśmy się w ramach Strategii Rozwoju Kultury. To spotkanie co prawda było piętro wyżej, ale wiemy, że również towarzyszyło temu bardzo duże zainteresowanie środowiska kulturalnego, artystycznego, naszych mieszkańców, organizacji pozarządowych i myślę, że jest to najlepsza droga, jaką możemy wspólnie przyjąć, iść w zakresie budowania zarówno tych relacji w ramach kapitału społecznego, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie mówienia i rozwiązywania problemów, których doskonale wiemy, mamy bardzo dużo w naszym mieście, a które wspólnie działając jesteśmy w stanie na pewno podejmować i rozwiązywać. A więc na wstępie serdecznie gratuluję wszystkim organizacjom, które tak aktywnie działają i dziękuję za wasze zaangażowanie, wsparcie i tą codzienną taką sercem wykonywaną pracę. Miejsce, o którym dzisiaj mówimy, jestem przekonany, że nie będzie miejscem dla szeroko rozumianej galerii handlowej, bo na ten temat niejednokrotnie odbywały się dyskusje i one nigdy zapewne nie są i nie będą zamknięte. Rada Miasta wcześniej określiła w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego miasta Olsztyna potencjalne możliwe tereny, gdzie tego typu obiekty mogą powstać. Z drugiej strony doskonale wiemy, że to również jest zawarte w planach, w części planów przygotowanych miejscowych zagospodarowania przestrzennego, a również doskonale wiemy, że czy z tego skorzystają inwestorzy, to w tym zakresie akurat również wyznacza to rynek. Aczkolwiek nie tylko na rynek powinniśmy być zdani i my to wszystko jako mieszkańcy również doskonale i Państwo, którzy jesteście aktywnie, wiemy. Miasto, nasze piękne miasto ma jeszcze bardzo wiele zabytków, a jednym z nich są koszary dragonów, które pod koniec XIX wieku, o tym pięknie pisał i w swoich opracowaniach o tym mówi pan Rafał Będkowski, Dragoni z Olsztyna, czy inne publikacje związane z historią naszego miasta, zabytkami naszego miasta. Wiemy, że tych zabytków mamy wiele. Wiemy jednocześnie, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Cieszę się, że te organizacje, o których tu mówił na początku pan Mariusz Korpoliński, to wyzwanie podjęły. Urząd Miasta wspiera i będzie wspierać, bo tylko wspólnie działając, jestem przekonany, jesteśmy w stanie osiągnąć
sukces, jesteśmy w stanie przygotować dobry projekt, dobre projekty, które po ich przygotowaniu uzyskają finansowanie. Jest to też ogromne wyzwanie i będziemy wspólnie mogli następnie przejść zarówno do fazy realizacji, a następnie oczywiście użytkowania. Trzeba wprowadzić nowego ducha, nowe życie, nowe funkcje. Jest to ogromne wyzwanie, ale no, bez odpowiedniego zidentyfikowania tych problemów trudno byłoby mówić o tym, czego my wszyscy oczekujemy, co chcielibyśmy tam widzieć. Ale zawsze też to, o czym mówił wczoraj nasz konsultant, chyba jest z nami dzisiaj, pan Bronisławski, tak, z Łodzi, który, tak, jest, serdecznie również witamy, który bardzo wiele projektów już zrealizował, który ma ogromne doświadczenie i kompetencje w zakresie szeroko rozumianych i rozumianej rewitalizacji zabytków i który, jestem przekonany, będzie nam służył właśnie tą swoją wiedzą. Jak powiedział wczoraj, tak to ja odebrałem. Mamy nasze marzenia, chcielibyśmy różne, prawda, funkcje tam wprowadzić, ale mając doświadczenie, myśląc również w sposób taki racjonalny, na pewno unikniemy, mając tak dobrego konsultanta, błędów, które no, zawsze w życiu można popełnić. A wobec tego, działając razem, na pewno ten efekt będzie nam bliższy, a jednocześnie na pewno ta sprawność wspólnego działania będzie lepsza. Ja chciałbym ze swojej strony serdecznie podziękować za dotychczasową pracę, która została w tym zakresie wykonana, bo przecież w roku 2011 przy udziale również organizacji pozarządowych, przy udziale Urzędu Miasta, przy udziale innych osób, żeśmy przeprowadzili prekonsultacje, pewne wnioski również z tamtych konsultacji mamy, które zapewne również i Stowarzyszenie Warnia jako lider tego projektu weźmie pod uwagę. Również, jak Państwo, może część o tym wie, ja wczoraj na konferencji o tym mówiłem, przeprowadziliśmy my jako Urząd Wydział Strategii Planowania Przestrzennego stosowne prace związane z inwentaryzacją tych obiektów. One są potrzebne, one są niezbędne, ażeby wiedzieć, jakimi obiektami dysponujemy, jaki jest ich stan techniczny, bo również w tym zakresie te opinie zostały przygotowane i wydane. Wiemy, jakie są to powierzchnie, jakie kubatury, jakie prace praktycznie te konserwatorsko-restauratorskie nas czekają. Oczywiście wziąwszy pod uwagę również prace związane z zabezpieczeniem, czy to konstrukcji, czy to innych elementów budowli. Są z nami również dzisiaj architekci, inżynierowie i z tego należy bardzo się cieszyć, bo tylko wspólnie właśnie działając, jestem przekonany, jesteśmy w stanie przygotować dobry projekt, który będziemy mogli realizować. A więc pierwsze kroki zostały poczynione. Na pewno ta dyskusja, na pewno te spotkania, na pewno ten projekt, o którym dzisiaj mówimy i w którym uczestniczymy, pozwoli zrobić milowy krok do przodu, ażebyśmy poprzez te konsultacje, poprzez wspólne rozmowy mogli sobie odpowiedzieć przy jego końcu, a więc to ma być miesiąc czerwiec, czego my oczekujemy, co jesteśmy w stanie zrobić, jaką ścieżką powinniśmy pójść. Są z nami również dzisiaj urzędnicy, którzy odpowiadają za fundusze unijne. No przecież o tym tu pan Mariusz wspominał, jakże ważnym jest, ażeby wiedząc, co chcemy realizować, wiedzieć też, skąd to finansowanie będziemy w stanie pozyskać. Bo doskonale wszyscy o tym wiemy, że budżet miasta winien wspierać i zapewne będzie wspierać, ale potrzebne są nam środki zewnętrzne, czy to środki unijne, czy też środki partnerów, którzy zechcieliby wejść z nami w realizację tego projektu w różnych formach. Może to być forma również partnerstwa publiczno-prywatnego,
bo tego co prawda dopiero się uczymy, przygotowujemy różne projekty, ale też doskonale wiemy, że są kraje, które swoimi przykładami mogą świadczyć o dobrze zrealizowanych projektach, również w ramach PPP, a tym bardziej, kiedyś pieniądze unijne się skończą i nie tylko budżet miasta będzie w stanie finansować, ograniczony budżet zawsze, ale właśnie również współpraca z partnerami zewnętrznymi w oparciu o to partnerstwo publiczno-prywatne. Partycypacja społeczna, o której tutaj wspomniałem, jakże ważną jest w realizacji i przygotowywaniu tego projektu, jak i wszelkich działań związanych czy to z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, czy innych obszarów, za które odpowiada miasto. I dlatego cieszę się, że Państwo tak licznie dzisiaj uczestniczycie, przybyliście. Jestem przekonany, że będzie to się przekładało zarówno na jakość, jak i właśnie te przyszłe propozycje, które w ramach tego projektu powstaną, jak i będziemy mogli się zapewne spotykać w różnych innych okolicznościach związanych z rozwojem naszego miasta, jakże ważnym, jakże interesującym naszych mieszkańców, o tylko wspólnie działając. Ja, pan Mariusz powiedział o przyjacielu, panu Tomku Birezowskim, oczywiście jestem otwarty na wszelką współpracę. Oczywiście zawsze są jakieś uwarunkowania i lepiej, jeśli będziemy między sobą po prostu rozmawiać od samego początku, bo jesteśmy w stanie na pewno uniknąć wielu niepotrzebnych emocji, wspólnie działając i rozwiązując te problemy. Szanowni Państwo, zachęcam bardzo do tej aktywności. Dziękuję za Wasze zaangażowanie. Jestem przekonany, tak jak wspomniałem, wspólnie działając, jesteśmy w stanie wiele, wiele zrobić. Dziękuję serdecznie.